Wybranych osób, między innymi szefa sztabu wyborczego partii opozycyjnej. Czy błagam? No, jest... Dlaczego mając tyle lat takie narzędzie, jakim jest Pegasus, nie mamy postępowań wobec naprawdę poważnych przestępców, kryminalistów, osób, które powinny być właśnie takim narzędziem inwigilowane? No nie ma. Przeciwko komu się obróci ta cała historia na koniec? Jak zawsze przeciwko Kukiz 15. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj dużo gości i dużo tematów. Najpierw zajmiemy się sprawą, która chyba będzie przewodnim motywem tego tygodnia. Zresztą mamy dwa tygodnie poświęcone lotnictwu, ponieważ w zeszłym tygodniu zajmowaliśmy się przede wszystkim Centralnym Portem Komunikacyjnym, czyli tym wielkim lotniskiem, które nie wiadomo, czy powstanie, czy nie, hubem lotniczym. Dalej mamy coś wspólnego z lotnictwem, ponieważ w tym tygodniu będziemy zajmować się Pegasusem, ale oczywiście nie tak bardzo tym latającym, co bardziej słuchającym. Drodzy Państwo, w drugiej z kolei części zajmiemy się poważną sprawą, czyli która wydarzyła się, Pegasus to też poważna sprawa, ale bym powiedział dużo bardziej z poważną i przykrą sprawą, czyli śmiercią Andrija Nawalnego, a także będziemy toczyli dyskusję na temat jego postaci i tego, czy my jako Polacy powinniśmy, właściwie powinniśmy mu oddawać hołd, ale czy to jest bohater naszej do końca bajki. Będę rozmawiał o tym z moimi gośćmi, którymi będą Władimir Ponomariow i rosyjski opozycjonista, który gościł nas od czasu do czasu, i Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich, również dobrze Państwu znany. A teraz wracamy do Pegasusa i na początek jeszcze bardzo proszę Państwa o zajrzenie do sondy, która towarzyszy naszemu materiałowi. Możecie przy okazji, ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, zarejestrować się na kanale Super Expressu i drodzy Państwo, możecie wtedy wziąć udział w sondzie i odpowiedzieć, czy Państwa zdaniem takie narzędzia jak Pegasus dobrze służą Państwu, czy służby powinny w pewnych sytuacjach, które tego wymagają, za zgodą sądu je wykorzystywać. Zachęcam do udziału w sądzie i witam moich gości. Marta Golbik, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury Lewica. Dzień dobry. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Kłaniam się. Dobrze mówię, Kukiz 15? Dziękuję, dobrze, tak. Dobrze, okej. Okay. Bo to czasami fluktuuje, ale ta sprawa jest dość trwała, jak sama nazwa świadczy. Drodzy Państwo, komisja ruszyła i ruszyła, można powiedzieć, od razu z przytupem, tak jak widzieliśmy na materiale, który mogliśmy oglądać przed naszą rozmową, ponieważ zarzucono, między innymi historyk Sławomir Cęckiewicz zarzucił panu Dariuszowi Pilarzowi, zgłoszonemu na doradcę Komisji Sejmowej w sprawie Pegasusa przez posła Trelę, że byłemu zastępcy szefa SKW, że był uczestnikiem współpracy z służbą partnerską, czyli z rosyjskim FSB. Nawet Sławomir Cęckiewicz pokazał zdjęcie z tego spotkania z FSB z 2012 roku. Czy to eliminuje tą osobę? Ja bym, bo pan redaktor powiedział, że ruszyła z przytupem. Zdecydowanie ruszyła z przytupem. Ale przede wszystkim dlatego, że zostali wezwani na świadków. Zostały wezwane takie osoby jak Jarosław Kaczyński, który przypominam przez chwilę był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, jak Zbigniew Ziobro, który był odpowiedzialny za kupno w ogóle Pegasusa, co już zostało ujawnione. Jak pan Wąsik, jak pan Kamiński, jak Beata Szydło. No pojawiło się dzisiaj bardzo dużo nazwisk, bardzo ważnych nazwisk, osób zajmujących najważniejsze, piastujących wcześniej najważniejsze funkcje w naszym państwie. I to jest kluczowe. Znaczy, zaczynamy faktycznie od najważniejszej sprawy, czyli od przepytania osób sprawujących te funkcje o to, czy mieli świadomość tego, chociażby Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa, czy on wiedział o tym, że kupiono taki system, czy on wydał na to zgodę, a być może on inspirował kupno tego systemu, tej cyberbroni, powtarzam, no to są super ważne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o świadka, który został zgłoszony przez pana posła Trelę, ja widzę, że tutaj państwo z tego zrobili motyw przewodni, natomiast proszę pamiętać o tym. Oczywiście będzie sprawdzane, czy ta osoba w ogóle ma możliwość dostępu do informacji niejawnych. I to jest kluczowe, czy on będzie tym świadkiem. Natomiast proszę pamiętać o tym, że Polska utrzymywała stosunki z Rosją.
Rosją. Bardzo wielu przedstawicieli Polski spotykało się z przedstawicielami Rosji w poprzednich latach. No, dopiero, wydaje się, że to jest bardzo poważny problem zresztą, że utrzymywaliśmy te stosunki. No, ale utrzymywaliśmy, tak? No, nie jedna osoba również z PiS-u spotykała się z przedstawicielami władz Rosji, więc no to... Pani poseł, ale chyba jest chyba różnica między spotykaniem się polityków w formie dyplomatycznej, czy nawet ustalaniem czegoś przez dyplomatów, a jednak roboczymi spotkaniami służb specjalnych. Robocze spotkania służb specjalnych to są z reguły spotkania sojusznicze. Wie pan, pamiętamy, że były takie sytuacje, w których na przykład byli przerzucani żołnierze i tutaj musieliśmy współpracować z Rosją. Więc trzeba sprawdzić, jaka to była sytuacja, jaka była okoliczność tych spotkań. Znaczy, powiedzenie tylko, że ktoś się z kimś spotkał, no nie jest żadnym merytorycznym argumentem. Tak naprawdę trzeba to podeprzeć faktami. Ale przede wszystkim tych świadków dzisiaj powołanych było mnóstwo. Ja nie wiem, czy pan tam ma dokładną liczbę, ale to jest naprawdę dużo nazwisk. I to są bardzo ważne nazwiska. I nawet jeżeli ten jeden pan, a nie, przepraszam, on na doradcę, tak? Czy na świadka? Bo na doradcę komisji. Na doradcę. Więc nawet jeżeli ten jeden pan nie będzie spełniał warunków możliwości bycia doradcy, to zapewne pan poseł Trela znajdzie innego. Ważniejsze jest to, żeby pojawili się ci wszyscy świadkowie, bo myślę, że dzisiaj każda Polka, każdy Polak jest szalenie ciekawy, co wiedział Jarosław Kaczyński, co robił Zbigniew Ziobro, co robił pan Kamiński z panem Wąsikiem. I to jest klucz sprawy. I to chcemy wiedzieć. Panie ministrze, pan jako wysoko postawiony urzędnik, no w pana, może tak, jest pan bardzo narażony na to, że będzie pan w jakiś sposób sprawdzany przez służby państwowe i państwo. No tak to pewnie bywa. Ja czytam o listę osób, która miała być w jakiś sposób inwigilowana przez Pegasusa. Są to między innymi Krzysztof Brejza, zresztą najczęściej, i Ryszard Brejza, najczęściej wymieniane zresztą nazwiska, Magdalena Łośko, Ewa Wrzosek, Adam Hoffman, Dawid Jackiewicz, Roman Giertych, Jacek Karnowski, Michał Kołodziejczak, Andrzej Malinowski, Paweł Tamborski, Andrzej Długosz, Tomasz Szwajgierd, Grzegorz Napieralski, Waldemar Skrzypczak, Katarzyna Kaczmarek, Mariusz Antoni Kamiński i Sławomir Nowak. Ale zwracają moją uwagę tutaj dwie rzeczy. Jedna, że są to osoby z obydwu stron sceny politycznej. No, pojawiają się chociażby pan Jackiewicz, który był ministrem wysoko postawionym w rządzie PiS, czy Adam Hoffman, który wiadomo, że jest lobbystą, który funkcjonuje wokoło pisowskim świecie. Poza tym pojawiają się tutaj osoby, no, wobec których jednak poważne zarzuty stawiano, jak Roman Giertych czy Sławomir Nowak. Czy to jest na pewno źle, że państwo używa takich narzędzi? Aczkolwiek zdaję sobie, że z perspektywy ministra może być to niekomfortowe. Panie redaktorze, wydaje się, że najważniejsze jest, oczywiście instrumenty mamy różne dostępne. Ważne jest, jaka jest intencja, jaki jest cel użycia tych instrumentów, bo jeżeli, abstrahując od tego, czy to było słuszne, czy nie, ale jeżeli te instrumenty są wykorzystywane nie po to, żeby łapać przestępców, żeby pokazywać, uwidaczniać jakieś nieprawidłowości, jakieś przekręty, jakieś właśnie działanie na szkodę państwa polskiego, ale żeby zdobyć władzę albo unieszkodliwić swoich kolegów, może nawet i partyjnych. Przecież pamiętamy lata 2005-2007 i historię z premierem Le Perem, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że Prawo i Sprawiedliwość może próbować wykończyć również swoich, no, ale pozwolę swoich sobie, koalicjantów pozwolę i sobie swoich przypomnieć, przyjaciół z rządu. Pozwolę sobie przypomnieć też ponad 20 dziennikarzy Rzeczpospolitej podsłuchiwanych za czasów rządów premiera Donalda Tuska w czasie tak zwanej afery hazardowej. I dzisiaj, panie redaktorze, słusznie pan stawia te pytania, gdzie są granice i jaki jest cel. Ja myślę, że jeżeli celem jest dorwanie przestępców, na które są faktycznie jakieś dowody, są jakieś źródła, są jakieś prawdopodobne materiały, tak? Czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że do tego przestępstwa doszło, a zupełnie czymś innym jest podsłuchiwanie własnego premiera, a dostajemy informację, że możliwe, że premier Morawiecki był podsłuchiwany, podsłuchiwanie Andrzeja Lepera, który był wicepremierem w rządzie, pierwszym rządzie przecież Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj wiemy, że było przekroczenie uprawnień, że nie było tam przestępstwa. Przecież jest wyrok skazujący panów Kamińskiego i Wąsika, prawomocny wyrok skazujący, który pokazuje, że nie chodziło o wykrycie przestępstwa, ale o wykreowanie wręcz przestępstwa i doprowadzenie do eliminacji partnera politycznego ze sceny politycznej. Się, dlatego że, dzisiaj, zdaje się, jak że mówimy o Pegasusie, panie redaktorze... Panie ministrze, to jednak to trzeba uściślić. Sąd
drugie, znaczy ten sąd ostatni, nie sąd z 2015 roku, uchylił ten zarzut. Natomiast skazano ich ze względu na zarzuty dotyczące procedur, które miały być złamane podczas tego. Natomiast nie zmienia to faktu, że sam zarzut prowokacji został oddalony. O użycie prowokacji w tej sprawie został oddalony. Natomiast tam przekroczono szereg wedle sądu. Panie redaktorze, gdyby nic nie było na rzeczy, to przecież nie zostaliby skazani na bezwzględną karę więzienia. No nie próbujmy teraz Tylko zmierzam do tego, że zarzut użycia prowokacji wobec, czy wrobienia niewinnego człowieka... Kreowane były dowody, a nie zdobywane, tylko je kreowano. Wydaje mi się, że nie było to kluczem dowodu w tej instancji, która orzekała w 2023 roku, ale wróćmy do meritum, przepraszam. Ważne jest to właśnie, jak te instrumenty są używane, ale ważne jest też pytanie, czy te instrumenty są używane zgodnie z prawem, czy też nie są używane zgodnie z prawem. Ja przez poprzedniej kadencji Sejmu byłem członkiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Pytanie, czy z Funduszu Sprawiedliwości tego typu zakupy mogą być realizowane, jakie były realizowane w poprzednich latach. Czy może to się odbywać poza kontrolą parlamentu? Ja już nie mówię o tym, jakie osoby są podsłuchiwane, ale w ogóle zakup tego typu urządzeń, tak? Czy zgadzamy się na to, żeby inwigilować dziennikarzy, żeby inwigilować polityków, żeby inwigilować szefa sztabu wyborczego partii opozycyjnej? No to są rzeczy moim zdaniem niedopuszczalne i to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, należy po prostu potępić i nigdy więcej do tego nie dopuścić. Natomiast osoby odpowiedzialne, o których mówiła zresztą pani poseł, które zostały wezwane na wspólny wniosek i Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Trzeciej Drogi przed komisję, muszą się stawić, muszą powiedzieć to, co wiedziały i ponieść odpowiedzialność, jeżeli w jakikolwiek sposób brały udział w tym procesie. Ja mówię jedno zdanie co do wykorzystania, już oddam głos, bo dzisiaj ważne, żeby wiedzieć o wykorzystaniu środków, które były na pomoc ofiarom przestępstw. Dzisiaj taki bardzo poruszający tweet wrzuciła pani Karolina Hołownia-Twardowska, która rehabilituje osobę, która została pobita. Pacjent był w śpiączce po brutalnym pobiciu w pracy. Dwukrotnie zwracał się do Funduszu Sprawiedliwości o środki, żeby mógł być rehabilitowany. I dwukrotnie mu odmówiono. Odmówiono pieniędzy, które miały być przeznaczone na takie osoby. Ofiary przestępstw, ofiary pobicia, ofiary różnych wykroczeń. Odmówiono tych pieniędzy na pomoc takiemu człowiekowi. Tymczasem te pieniądze, dlatego nawiązuję do tych słów, szły na podsłuchiwanie polityków opozycji. Marek Jakubiak kręci głową. Nie, bo to miały być ofiary, ale wymiaru sprawiedliwości, bo takowe są, a nie pobicia czy przestępstwa. Ale nie, ofiary przestępstw. Natomiast nie to są inne fundusze. To są inne fundusze na to przeznaczone. To zły adresat wydaje się. Nie, panie pośle. Ja bym chciał powiedzieć tak. Po pierwsze, że faktycznie, może nie z przytupem, a z takim rezonem dziwnym ta komisja się rozpoczęła, bo żeśmy się dzisiaj dowiedzieli, że wszyscy świadkowie, którzy przez rządzących są mile widziani do przesłuchania, zostali przegłosowani, a ci, których opozycja wskazała, zostali jednoznacznie odrzuceni. To nieprawda. Więc szczerze powiem, Paweł Wojtunik na pewno by sporo wniósł do tej komisji, a jednak nie chcecie go słuchać. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o meritum, no to proszę państwa, ja się z jednym tylko zgadzam, że jeżeli taki system, który w części państw, na przykład w Stanach Zjednoczonych, jest systemem zabronionym, działał w Polsce legalnie, czyli za zgodą sądów, no ale przeciwko na przykład osobom fizycznym nie będącym w kręgach podejrzeń, ani przeciwko politykom, którzy w trakcie kampanii wyborczej byli przeciwnikami po prostu politycznymi i wobec nich było wykorzystywane Pegasus, to bardzo źle. I to trzeba wyjaśnić absolutnie. Natomiast ja bym nie skazywał tu nikogo albo nie prowadził takiej narracji, że winni są ci i oni będą przesłuchani. No nie, oni nie są winni niczemu. Póki co oni będą przesłuchani i oni mają prawo do obrony, ale nie, tutaj nie ferujmy wyroków. No, prawda jest taka, że komisja musi stanąć na wysokości zadania i obiektywnie ocenić całą sytuację, a nie w myśl już postawionych tez. To jest błąd polityczny. Wiarygodność
wiarygodność tej komisji spadnie, jeżeli nie będzie druga strona miała prawa wypowiadania się, tak jak jest to w wyborach kopertowych, co to już jest po prostu jakiś skandal, a nie komisja. Drodzy Państwo, do tej pory los komisji śledczych sejmowych uczył tego, że one nie miały gigantycznego wpływu na jakieś później rozwiązania prawne, natomiast jedna z nich spowodowała burzę polityczną, no, która, nie oszukujmy się, mówi o komisji Rywinowskiej. No, młodsi widzowie muszą sobie wejść do Wikipedii i zobaczyć, bo to było bardzo dawno temu. I czasopisma, która spowodowała burzę polityczną, ale nałożyła się też na bardzo silny konflikt polityczny. Kolejne komisje niespecjalnie spowodowały jakieś wielkie skutki prawne, ale powodowały jedną rzecz. Pojawiali się gwiazdorzy przynajmniej jakiegoś czasu, niektórzy politycy się wybijali, inni trochę się kompromitowali przy tych komisjach. Mówi się, że Andrzej Czuma kiepsko był widziany w swoim otoczeniu politycznym po komisji pierwszej badającej zresztą działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, chociażby. No, parę było takich komisji, po których więcej się spodziewano, chociażby Komisja Bankowa, Orlenowska, mimo wszystko one nie miały aż takiego dużego skutku. Jak spodziewacie się Państwo, czy ta komisja w jakimś stopniu wywróci polską scenę polityczną? Jeśli można, to jedno zdanie sprostowania, bo czuję się w obowiązku prostować nieprawdę. Otóż osoby wezwane przez PiS również były, niektóre z nich zostały zaakceptowane. Ja rozumiem, że pan poseł nie miał czasu. Nie znam nazwisk. No to proszę, błagam. Dobrze. Chcę pan, żebym się uczyła na pamięć. Ja mówiłem o Wojtuniku, który rzucił się w oczy i odrzucono jego. A to był szef CBA, który mógłby poświadczyć, że wcześniej takie procedury były. W 2015 rokiem i rozumiem, że pan zapamiętał jedno nazwisko. Tych nazwisk było naprawdę dużo i wiele z nich przeszło, więc proszę nie mówić. Oglądałem w tym zakresie tą komisję. Drodzy Państwo, nie mam w tym momencie możliwości rozstrzygnięcia i zweryfikowania Państwa sporu. Chodzi mi o to, że ja w tej sekundzie tego nie mogę zrobić, bo jeżeli zacznę grzebać, to nam w telefonie, to nam oglądalność siądzie. Oczywiście. Dlatego musimy przejść dalej. Wystarczyło obejrzeć, ale rozumiem, że pan poseł nie miał czasu, podsumowanie oglądałem przez polityków. Natomiast przyzna pan, że jest pewna różnica nawet pomiędzy najpoważniejszą, najgłośniejszą aferą dotychczasową, jak afera Rywina, gdzie faktycznie dokonano manipulacji w trakcie pisania ustawy. To było, to należało rozstrzygnąć przez Komisję Sejmową. Ale nawet tak poważna afera jak afera Rywina, to nie było podsłuchiwanie szefa opozycyjnego sztabu wyborczego. To nie było przekazywanie informacji pozyskanych nielegalnie do telewizji. Proszę mi dać skończyć. Do telewizji publicznej w sposób zmanipulowany, bo SMS-y wysyłane przez Krzysztofa Brejzę były manipulowane, a potem co gorsze przekazywane do telewizji publicznej. Pani poseł, bo to są stosunkowo poważne zarzuty. Pani wie, że tak było, że Krzysztof Brejza był podsłuchiwany i że SMS-y, i że dokonywano manipulacji jego komunikacji z telewizją poprzez te narzędzia? To bardzo już dawno zostało przedstawione. To znaczy Krzysztof Brejza pokazywał wprost, jakie wysyłał SMS-y i pokazywał, to są sprawy, które się toczą również w postępowaniach sądowych, i pokazane zostało, jak te SMS-y zostały w telewizji publicznej pokazane. No. Znaczy, wie pan, proszę takich rzeczy nie podważać, Ale przepraszam, ja nie podważam tego, że on to pokazał, tylko zastanawiam się, czy jest niezbitym faktem udowodnionym to, że służby specjalne w jakiś sposób dokonały tego rodzaju inwigilacji i że co więcej, ta inwigilacja miała na celu jakiegoś rodzaju zakłócenie, na celu zakłócenie polityczne. Citizen Lab w Toronto dał jasną odpowiedź, że telefon Krzysztofa Brejzy był podsłuchiwany, tak samo jak telefon Magdaleny Łośko, naszej posłanki już kolejnej kadencji, ówczesnej asystentki Krzysztofa Brejzy, która prowadziła jego biuro poselskie. Co więcej, Krzysztof Brejza był szefem sztabu głównej partii opozycyjnej. Już same te dwa fakty powodują, że po prostu to jest największa afera, często zresztą porównywana do afery Watergate. Nie było tak poważnej afery w Polsce. No nie było, po prostu. I wie pan, zawsze przy takich sytuacjach padają rządy, tylko że normalnie w takiej sytuacji, gdy wychodzi taka, wychodzi to do przestrzeni publicznej, to premier się podaje do dymisji. Mateusz Morawiecki nie chciał się podać do dymisji. On zlekceważył ten fakt, więc teraz my musimy faktycznie do spodu wyjaśnić, co się zadziało za czasów. Ale jest w tym pewien dualizm, bo z jednej strony państwo mówicie, że Mateusz Morawiecki, szereg osób z przywództwa PiS-u miałoby się podać do dymisji w związku z tą sprawą, a z drugiej strony wskazujecie, że oni byli też
prawdopodobnie inwigilowanie przy pomocy tego narzędzia. Ja mówię tak, przyzwoitość, zarówno moralna, jak i polityczna. Premiera rządu, który dowiaduje się o tym, że wykorzystywana jest cyberbroń do podsłuchiwania przeciwników na opozycji, przyzwoitość moralna i polityczna nakazuje takiemu człowiekowi podać się do dymisji. On tego nie zrobił, ale wiemy oczywiście, że on tego nie zrobił. On jest w pełni podporządkowany Jarosławowi Kaczyńskiemu. Natomiast inną sprawą jest to, że on również był podsłuchiwany, jak wielu jego, znaczy nie wiem tego, ale być może był również podsłuchiwany jak wielu jego kolegów, a to jest inny temat. Znaczy to jedno drugiego nie wyklucza. On po prostu nie zachował się przyzwoicie, a dzisiaj dowie się, że również był ofiarą tych podsłuchów. Panie ministrze, czy nie docieramy do sytuacji, w której, która rodzi obawę, że po tych wszystkich historiach związanych właśnie z wyrokiem na Wąsika Kamińskiego, ze sprawą Pegasusa, z szeregiem, ze śledztwem bodajże w sprawie tej afery korupcyjnej w Warszawie związanej z wywozem śmieci, gdzie również jest teraz śledztwo w sprawie śledztwa CBA, że po prostu służby specjalne i ci sami ludzie, którzy często z nich zostali, w sytuacjach, kiedy będą mieli coś sprawdzać dotyczącego władzy, stwierdzą, my lepiej do tego nie dotykamy, bo ktoś nas w przyszłości może wsadzić, ponieważ źle zastosowaliśmy podsłuch, użyliśmy narzędzia, którego nie wiadomo, czy wolno było używać, albo zrobiliśmy coś innego. Nie ma pan takiej obawy? Panie redaktorze, umawiamy się na pewne zasady. No, nie wiem, czy pan jest kierowcą samochodu, czy nie jest pan kierowcą samochodu, ale powiedzmy, jest pan pieszym. Jeżdżę całkiem sprawnie, nie zawsze zgodnie z zasadami. Są jakieś reguły, tak? Czy jazdy samochodem, czy poruszanie się jako pieszy, czy jazdy na rowerze, w jakikolwiek w innych obszarach naszego życia są pewne zasady. Jeżeli ktoś trzyma się tych zasad, no to nie może być przecież później ścigany za ich łamanie, no bo to byłoby nadużycie władzy. Więc jeżeli służby specjalne działają zgodnie z zasadami, jeżeli mają zgody na założenie podsłuchów, jeżeli realizują wszystko w sposób przewidziany procedurami wewnętrznymi, czy też ustawowymi, no to nie ma żadnych zagrożeń, żeby te zadania realizowali. My chcielibyśmy jako obywatele przecież i myślę, że tutaj wszyscy politycy są co do tego zgodni, żeby tam, gdzie istnieje podejrzenie złamania przepisów prawa, przestępstwa, kradzieży, no to tam, żeby jednak państwo polskie zadziałało. Nie taka jest intencja, żeby przecież odbierać te możliwości i bronić służbom specjalnym. Ale nie mogą być służby specjalne, a w moim odczuciu właśnie z tym mieliśmy do czynienia i te wstępne informacje na to wskazują, że były wykorzystywane po prostu do walki politycznej. Nie do walki z przestępcami, do walki z oponentami politycznymi. No to się po prostu w głowie w demokratycznym państwie prawa nie mieści. No. Czy narzędzie takie jak Pegasus powinno być używane w państwie, czy nie? Panie redaktorze, jeżeli to narzędzie było stworzone do tego, żeby walczyć... pytanie, które zadaliśmy, żeby walczyć... jeżeli pozwolę sobie przypomnieć tylko państwu, że także państwu zadaliśmy to pytanie, dlatego bardzo proszę o... może w trakcie rozmowy stwierdzicie państwo tak lub nie. Bardzo proszę o oddanie głosu. Panie redaktorze, jak pamiętam, jak było tworzone to narzędzie w Izraelu, no to przecież mówiono, że ono służy do tego, żeby walczyć z terrorystami, z tymi, którzy planują zamachy przeprowadzać na ludności cywilnej. No czy w Polsce służyło to narzędzie do walki z terrorystami? No, wiele wskazuje na to, że to z oponentami politycznymi, dlatego czymś innym jest jakby samo narzędzie, a drugą kwestią jest wykorzystywanie tego. Można wykorzystać atom do tego, żeby produkować energię elektryczną, ale można do tego, żeby zniszczyć jakąś część cywilizacji i zniszczyć... No, znana zasada młotka, który można komuś rozbić głowę albo z dystu, ale ja mam wrażenie, że Pegasus nie jest traktowany jako narzędzie, którym można zrobić coś dobrego, czyli na przykład wykryć korupcję także w łonie władzy, tylko jako coś generalnie rzecz biorąc złego. Zwróćcie państwo uwagę, państwo używacie określenia inwigilowanie opozycji w celach politycznych, tak? Ale ta komisja tak naprawdę ma ustalić, czy dochodziło do inwigilowania opozycji w celach politycznych, czy było to poszukiwanie korupcji, no szczególnie jeżeli... Wybranych osób, między innymi szefa sztabu wyborczego partii opozycyjnej, czy błagam? A z drugiej strony byłego ministra skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby były jakieś sprawy, które realnie się toczą, gdyby wykryto jakiekolwiek przestępstwo, okej. Okay. I w innych krajach to narzędzie jest tak wykorzystywane. W Polsce nie ma spraw w sądzie. Znaczy nie znajdzie pan sprawy, która toczyłaby się w sądzie, bo dzięki Pegasusowi znaleziono terrorystę, przestępcę, jakąś korupcję. No nie ma takich spraw. Kto mi to wytłumaczy? Znaczy tyle lat mamy takie narzędzie i nie ma spraw, nie toczą się postępowania. Aczkolwiek wśród nazwisk pojawiają się osoby takie jak Roman Giertych czy
Sławomir Nowak, które miały, miały postawione zarzuty. Ale wie pan, no, cały czas otaczamy się informacjami dotyczącymi polityki. I te postępowania, okej, niech będą, niech zostaną wyjaśnione. Ale dlaczego, mając tyle lat takie narzędzie, jakim jest Pegasus, nie mamy postępowań wobec naprawdę poważnych przestępców, kryminalistów, osób, które powinny być właśnie takim narzędziem inwigilowane? No nie ma. Pytanie do Marka Jakubiaka najpierw zadam od widza. Gdyby poseł Jakubiak dowiedział się, że był inwigilowany Pegasusem przez PiS, przez Prawo i Sprawiedliwość, co by zrobił? Panie pośle, taka hipotetyczna sytuacja, która nie jest niemożliwa, uwzględniając, że przynajmniej taka informacja by się pojawiła, uwzględniając tą listę. Czy nam pan poseł powie teraz, czy na wyniki ale jest to, ale jest, komisji ale jest, mamy jest, jest to rzeczywiście, jest to rzeczywiście ale, poważne pytanie do... Ja chciałem widzowi odpowiedzieć. Akurat tutaj siedząc w trójkę, byliśmy w ósmej kadencji posłami i podjęliśmy taką ustawę o przeciwdziałaniu terroryzmowi. Nie chcę tutaj widzowi powiedzieć, że każdy operator rejestruje wszystkie nasze rozmowy telefoniczne i przetrzymuje je przez 3 lata. I może tutaj, panie ministrze... To jest ministrze, zupełnie co innego. Nie, Pegasus to nie jest w ogóle podsłuch. To wasza terminologia typu podsłuch jest... Ja mówię, nie ma czegoś takiego dzisiaj jak podsłuch. Dlatego, że wszystko jest rejestrowane. I teraz sytuacja jest taka, że oczywiście, że być może był. Ja nawet jestem w pełni świadom tego, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, wtedy, kiedy obniżano akcyzę na produkty, które ja produkowałem, musiałem być badany, tylko bez mojej wiedzy. Mhm. Ja oczekuję tego od państwa polskiego. Żeby tak państwo polskie właśnie działało. Żeby pana szpiegowano nie, i tylko, że jest konflikt interesu, czyli obniżono akcyzę, a ja akurat byłem posłem. I z tego, co wiem, no to miałem to badanie, czy ja brałem w tym udział, czy nie działałem przypadkiem na własne dobro, czyli inaczej mówiąc, było podejrzenie, że ja mogłem lobbować. Okazało się, że nie, bo ja się z tego wyłączyłem, dlatego, że właśnie jest to powiązanie. I ja rozumiem, że tak państwo polskie powinno działać w interesie państwa, a nie jakiegoś posła. I troszkę mnie oburza ten fakt, że pani poseł wszystko wie, co na Zachodzie nawet pani wie, że nie wiadomo, że wiadomo. Cieszę się, że pan że wiadomo, że nie wiadomo. Że nie ma postępowań w Polsce przeciwko przestępcom i tak dalej, i tak dalej. Takim nie ma, bo nie przyszli i nie powiedzieli. Ale, zna pan jak... ale przecież to o to chodzi, żebym nie wiedział o tym, no. Przecież to chodzi o to, żebym nie wiedział o tym. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Citizen Lab, dzisiaj przez panią wymieniany, bez posiadania telefonu orzeka, że był posłuch w tym telefonie, a potem ja się dowiaduję, że jednym z właścicieli tej firmy jest pan Solosz, to przepraszam, włosy dęba mi stają, no. Posłowie Kukizu zawsze wszędzie w spisek znajdą. Tylko, nie, no, ale przepraszam, że naprawdę, pani poseł. Porównywanie przekazywania danych telefonii komórkowej do podsłuchu w czasie rzeczywistym, który ma Pegasus, cofania się w wiadomości. Pegasus jest systemem operacyjnym tutaj jest... Telefon leży w łazience, słyszy wszystko, co się wokół niego trzeba go zainfekować programem. Wszędzie po prostu. Kamerę włącza, zmienia dane i tak dalej. To jest system operacyjny. Nie, przecież powiedział. Trzeba słuchać. Powiedziałem na samym początku, że w niektórych państwach to jest zakazane, że to jest nielegalne narzędzie, ale informuję państwa, że już są nowocześniejsze. No, ale to dalej rozmawiamy o tym, co... Ja myślę, że trzeba po tym, jak w World Trade Center się tragedia wielka stała, świat zwariował na punkcie służb i możliwości różnych inwigilowania obywateli. Może czas pomyśleć o tym, żeby wycofać te rejestrowania tych rozmów właśnie u operatorów. Może czas już odpuścić trochę. A ja pamiętam, jak dobrych 10 lat temu profesor Antoni Dudek powiedział, że tak naprawdę zmierzamy ku takim czasom, że musimy założyć, że jesteśmy permanentnie inwigilowani. Ja tak zakładam, i zachowywać się jak ludzie na nieustannym podsłuchu, trochę jak bohater filmu Truman Show. Czy osoby publiczne nie powinny się tak naprawdę w ten sposób zachowywać? Uznać, że ja jestem po prostu bez przerwy inwigilowany. Przecież w gruncie rzeczy ja czytałem ostatnio ileś tekstów, chociażby pisanych przez moich kolegów dziennikarzy z różnych portali, gdzie opisywano prywatną wymianę kogoś, tak jednego tam z wiceszefów spółek, z jego nazwiskiem,
narzeczoną, gdzie wzajemnie na siebie bluzgali i właściwie cała Polska się cieszyła tym, że on do niej napisał, ty jakaś tam, ona do niego, ty jakiś tam. Czyż to nie jest to samo? My chyba powinniśmy założyć, że po prostu bez przerwy jesteśmy inwigilowani, pewnych rzeczy nie robić. Normalne państwo powinno absolutnie przeciwstawiać się tego typu praktykom. No nie może być tak, że dwóch kolegów idzie ze sobą, czy trzech na piwo i muszą zostawiać gdzieś w samochodzie telefony, żeby sobie porozmawiać o tym, co się dzieje w placu, czy, tak czy na boisku, czy co się będzie. Dzieje, no. Czy co się dzieje z ich drużyną piłkarską, tak? No, bo to może gdzieś tam zaraz wypłynąć. Myślę, że to jest chore, że jak koleżanki się spotykają, to że nie mogą poobgadywać trochę swoich mężów i zostawiają gdzieś telefony. To jest chore. Momencik Pegasus. Poczekajmy, aż poseł Jakubiak odbiera to bezpośrednio. Prawa i wolności obywatelskie. Jednak by nie inwigilowali. Panie redaktorze, szanowni państwo, prawa i wolności obywatelskie, w tym prawo do prywatności, są jednych jakby z fundamentów, o które walczy lewica i my nie wyrażamy zgody na to, sprzeciwiamy się, żeby nadużywać tego typu instrumenty w życiu codziennym. No nie może być coś, co służy do walki z terrorystami, być wykorzystywane, żeby podsłuchiwać kolegów, koleżanki, polityków, samorządowców czy biznesmenów, bo przecież z takimi sytuacjami również mieliśmy do czynienia. A czy politycy powinni zakładać, że są podsłuchiwani? Okej, tak, ale nie mogą tego, nie możemy tego oczekiwać od zwykłych mieszkańców Polski. No, panie ministrze, tylko że pan powiedział, kiedy dwóch kolegów idzie ze sobą na piwo, ale jeżeli jeden z tych kolegów jest na przykład, to nie są zwykli mieszkańcy Polski, tylko jeden z tych kolegów jest na przykład ministrem, załóżmy skarbu, albo decydentem. Albo wiceministrem infrastruktury. Albo wiceministrem infrastruktury. A drugim z kolegów jest chociażby przedstawiciel spółki, która buduje tą infrastrukturę, albo czy wykonawca, tak? Albo jeden z tych polityków jest ministrem skarbu, a drugi, no, załóżmy, dużym inwestorem. To pan uważa, że powinna być w takim razie takim osobom założony podsłuch, bo... W sytuacji, kiedy jest podejrzenie korupcji w tej sprawie, zakładano podsłuchy za Leszka Millera, za Donalda Tuska, za poprzedniego Jarosława Kaczyńskiego i za wielu innych rządów robi się też tak za granicą. Podejrzenie korupcji. I teraz tak, sądy, sądy przede wszystkim nie wiedziały, jakim narzędziem jest Pegasus, tak? Nie wiedziały, że... Po co nam tacy sędziowie, którzy podpisują papiery na nie wiadomo co? Nikt się do Pegasusa nie przyznał. Przecież politycy PiS-u mówili o tym, że to jest koń ze skrzydłami. Ja się zgadzam z panem ministrem, że no, nie dojdźmy do absurdu. I teraz tak, z jednej strony zgadzam się z panem. Uważam, że polityk to jest osoba, która powinna zawsze mówić to, z czego się zawsze wytłumaczy. Znaczy politykiem nie powinna zostać osoba, która mówi jakieś rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Jasne. Tylko nie dojdźmy do absurdu, bo przypominam, że my mamy prawo troszeczkę się bać, ponieważ pan Wąsik, jak wiemy, godzinami potrafił podsłuchiwać różnych ludzi z polityki. I co więcej, są wypowiedzi polityków PiS-u, którzy mówią o tym, że pan Kamiński czy pan Wąsik potrafili w normalnej rozmowie, rozmawiając gdzieś, spotykając jakiegoś posła, między słowami wrzucić tekst pochodzący z rozmowy danego posła z rodziną, z żoną, z koleżanką, kolegą. Sugerując w tym, uważaj, co mówisz przez telefon, bo my cię słuchamy. Pani, czy to jest normalne? Pani poseł, to nie jest normalne, ale czy to na pewno jest prawda? Bo to są trochę plotki korytarzowe powielane przez polityków Platformy. Znając pamiętam, że informacje pana Wąsika, naprawdę w to wierzę. Z drugiej strony ja słyszałem też, że po wyborach przegranych przez Prawo i Sprawiedliwość, bo były przegrane, wyjadą, to prawda, wyjadą na ulicę czołgi. No i nie widziałem tych czołgów. No. Takie rzeczy opowiadaliście jako formacja. We wszystkim jest trochę prawdy. I akurat jeśli mówimy o panu Wąsiku, to jest taka osoba, która jest szalenie niebezpieczna i wierzę, że koledzy mogli się tego bać i nie chciałabym, żeby taki człowiek miał dostęp do podsłuchów. Przeciwko komu się obróci ta cała historia na koniec? Jak zawsze przeciwko Kukiz 15. Nie.
No bo taka zmowa jest przeciwko Kukiz 15, Platformy razem z PiS-em, bo my chcemy po jakby was porządnie podsłuchiwano, to może by... Lewica przede wszystkim was... porządnie się tu zachowuje. Może by was to zjednoczyło. Może by was to zjednoczyło na początku. Gdybyście byli choć trochę bardziej prześladowani. No dobrze, to niech pan jeszcze raz powtórzy pytanie. Kto będzie beneficjentem, a kto będzie przegranym tej całej sprawy? Ja się obawiam, że służby polskie będą przegraną w tej sprawie i to mnie bardzo martwi, dlatego że służby są w każdym państwie potrzebne i niezbędne. Natomiast jak będziemy czarnych ludów zrobić z tych ludzi, ja tutaj panu ministrowi pragnę powiedzieć, że szpieg, który wiemy, że jest szpiegiem, jest do kitu szpiegiem. Szkoli się nie po to tych ludzi tyle lat, żeby oni nie byli jak każdy inny. On właśnie ma być jak każdy inny. Ten w ratuszu warszawskim szpieg rosyjski był taki, jak każdy. Wszyscy byli, siedzieli przy biurku 20 lat i nie wiedzieli. To taki ma być szpieg i tak się ich szkoli. Dlatego jest Pegasus bardzo potrzebne. Właśnie, że jak się zakłada, jak się typuje takich ludzi, się zakłada na nich sidła, to nie po to, żeby im źle życzyć, tylko żeby się upewnić, czy oni przypadkiem nie są szpiegiem. No ale potem ich łapiemy, a oni 20 wypuszczają. No i co tutaj tam? A ja uważam, że akurat służby zyskają na tym wszystkim. Dokładnie przeciwnie do pana posła Jakubiaka. Zyskają, ponieważ będą miały, no i to zarówno w przypadku pana Kamińskiego i Wąsika i całej historii wokół nich, jak i w przypadku Pegasusa. Jasne zasady. Trzymamy się prawa, trzymamy się tego, co jest legalne i tak, jak powinno być. Nie, koniec, to jest kropka. Oczywiste. No. I musimy no, to jest... po prostu... No nie jest oczywiste, bo... Tak bo powinno być oczywiste. Kamińskiego i Wąsika wiemy, że to nie jest procedura, oczywiste. To się nazywa. A tutaj służby po prostu dostają jasną informację, ma być zawsze zgodnie procedura. Z prawem i z procedurą. Pan minister też według procedur działa. Żadna władza, to jest drugi komunikat po 15 października, żadna władza nie trwa wiecznie. Nie, dokładnie. Każda kiedyś się kończy i każda procedura, tak każde działanie będzie tak sprawdzone. Jest. I bardzo dobrze. Tak jest. I bardzo tak dobrze. Jest. Każda władza wiedziała, że się... kiedyś skończy. Wydaje ale... się, że Prawo i Sprawiedliwość zakładało, że ich władza będzie trwała wiecznie. Bo im tak sondaże no, pokazują. No, jak jestem, Imperium Rzymskie będą trwali 1000 lat. Nie jestem przekonany, ponieważ w gruncie rzeczy nie dokonano rozliczenia, zarówno Prawo i Sprawiedliwość nie dokonało, jak i wcześniej Platforma Obywatelska, żadnego rozliczenia działań służb w okresie, kiedy rządów Donalda Tuska. A przypominam, że kilka rzeczy było budzących duże kontrowersje. No właśnie wspomniana sieć podsłuchowa wokół i taka bardzo poważna sieć inwigilacyjna wokół dziennikarzy Rzeczpospolitej w okresie afery hazardowej. To wejście do redakcji Wprostu, no, zupełnie bezprecedensowe w historii Polski po 1989 roku. Sposób przejęcia Rzeczpospolitej, czy właściwie kolegowania z Polski, tak, brytyjskiego inwestora. Sposób przeprowadzenia zmian w redakcji dziennika Fakt. Było bardzo dużo rzeczy, które... Ja mówię o rzeczach z obszaru dziennikarskiego, bo go znam. I było bardzo dużo rzeczy, które budziły poważne wątpliwości i Prawo i Sprawiedliwość, uczciwie mówiąc, w czasie swoich rządów nie zrobiło z tym nic. I zastanawiam się, czy nie zrobiło z tym nic dlatego, bo uznali, bo my też trochę przeskrobiemy, to tamci nam odpuszczą, bo my im odpuściliśmy. Te służby wysłały sygnał tamtym służbom, że słuchajcie, takich rzeczy się nie rusza w Polsce. A w pewnym momencie Donald Tusk stwierdził, a właściwie dlaczego, skoro nas nie ruszali wcześniej, my nie ruszaliśmy, to dlaczego my mamy dalej nie ruszać? A? My teraz dokopiemy naszym przeciwnikom i łamiemy tą zasadę. No nie łamiemy tą zasadę, tylko tak działają sądy i dlatego za aferę gruntową już służby zostały rozliczone. No, to nie jest tylko, aferę. To nie jest tylko... Za błędy proceduralne. To nie jest tylko Kamiński z Wąsikiem. Aczkolwiek, nie? Pani poseł, sposób wydania decyzji o więzieniu, o doprowadzeniu do więzienia budził pewne wątpliwości. Pierwsza sędzia, dla przypomnienia, nagle zachorowała, a potem powiedziała, że idzie na L4, najpierw na L4, a potem urlop wypoczynkowy, Bóg wie ile. I w związku z tym był na szybko dokoptowany sędzia, który był bardzo mocno zaangażowany politycznie. To ta sprawa budzi wątpliwość. Sędziowie nie są zaangażowani politycznie. Sędziowie mogą być zaangażowani w obronę praworządności, a to nie jest zaangażowanie polityczne. Znaczy, obrona praworządności była jednym z czołowych haseł państwa formacji. Ale to dalej nie jest zaangażowanie polityczne. Jest. No nie. Nie, no, panie redaktorze, no nie. Tutaj pan przesadza, sorry. No ale walka no o prawa i wolności obywatelskie, o zasady demokratycznego państwa prawa, to jest obowiązek każdego obywatela. Szanowni no państwo, nie zaangażowanie polityczne. Szanowni państwo, z drugiej strony, no, okej. Okay. Ja chciałbym, żeby w Polsce walczyło o demokrację. Tylko, że w tym... Ja bym chciał, żeby panie redaktorze. Drodzy państwo, wszyscy chcemy, żeby pogoda... A pan, panie redaktorze, niech mi pan zadeklaruje. Czy pan jest za tym, żeby być
demokratyczne państwo. Ależ oczywiście, a teraz panie... To pan jest zaangażowany politycznie. A teraz panie, to już pan się określi. A teraz panie ministrze, pan jest dziennikarzem Platformy. Panie ministrze, więc pozwolę ja pana zapytać, czy pan jest za walką z korupcją? Jak najbardziej. W ten sam sposób operatorzy Pegasusa mogliby powiedzieć, że jest pan za Pegasusem i za jego stosowaniem. Tak samo jak pan nadużył. Wszyscy jesteśmy, za tym, żeby była ładna pogoda, a nie deszcz jak teraz na zewnątrz. Pytanie, co się pod to podczepi?